Ja jestem Iwona, z kim się jeszcze nie znam, to pozwolę się sobie przedstawić. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się naszymi brzuchami, pośladkami i udami. Przed nami 55 minut ćwiczeń. Mam nadzieję, że będziemy się ze sobą dobrze bawić. Okej, więc tak. Jedyne, co nam na dzisiaj jest potrzebne, to jest mata, ręcznik i woda. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek obciążenia, czyli na górze, to myślę, że ciężar własnego ciała nam dzisiaj zdecydowanie wystarczy, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę sobie coś przygotować i można praktycznie w prawie każdym ćwiczeniu używać sobie dodatkowo tego ciężaru dla osób, które mają nieco więcej siły. No to co? Powoli zaczynamy. Uruchamiam muzykę i zaczynam z rozgrzewką. Thank you.
jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, split. 3, i szybki stopy. Tego, co
jeszcze pięć. Thank you.
Dobra, tak, pogę popy.
odstaw w tył. Kolano udziela skos, teraz bok. Odstaw, druga noga. Skos, bok, odstaw. Okej, mamy to? No to powtórz i pracujemy na zmianę nogi. Hop, hop. Odrywamy stopę od drugiej stopy i pełna noga teraz otwiera. Otwórz. Góra. 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 Jeszcze, jeszcze. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Dwa. Jeden. Przekładamy ugiętą nogę do przodu i uwaga, teraz pracujemy raz ugiętą dotykając, raz kolanem parkietu. Do drugi raz piętra, raz kolanko. Jeszcze osiem razy. Jeden. Zatrzymaj nogę ugiętą, zbliżamy blisko klatki piersiowej i prostujemy ją pod kosiem, mocno wypychając piętę. Staramy się wypychać właśnie piętą, nie palcami, bo uruchamiając mocniej piętę, mocniej pracuje na kosie. A więc kolano do klaty i hop, do klaty, hop. Pod kosie mocno wypychać. Powinieneś się czuć mocno swój podsadek. Góra. 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 I jeszcze, jeszcze. Ostatnie trzy. Dwa. I jeden. Zatrzymaj tylko w dół i górę. Tylko nie odkładamy stopy ani na chwilę. Noga cały czas pracuje. Tak samo nie zacieramy nogi zbyt wysoko, bo ona też jest w stanie pracować. Pracujemy tylko w zakresie od poziomu mniej więcej do 45 stopni. Góra, dół, góra, dół. Staraj się też jeszcze mocniej odchylić tą nogę do tyłu, żeby jeszcze mocniej uruchamiamy podstawę. Gdy damy nogę do przodu, też troszeczkę wyszlikuje sporo głowy ten ruch, a lepiej, żeby pracował przecież pośladek, prawda? Góra, góra, góra. Jeszcze razy. Trzy. Dwa. Jeden.
1. Przekładamy teraz uwięzłą nogę do przodu i będziemy dotykać na przemian parkietu piętro i kolanem. Hop, 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 hop. Kolano łokieć, hop, kolano łokieć, hop, góra,
schować głowę w barki. Przytrzymaj. 3, 2, 1. Idziemy sobie lekko do góry. Uginamy jedną z nóg, stopy kierujemy do wnętrza naszej drugiej nogi i dociągamy mocno proste ciało do nogi. Przytrzymaj. 3, 2, 1. I góra. Obracamy się za siebie, obydwa posiadki siedzą na parkiecie. Mocno popatrz przez park i tym samym ruchem. Trzymaj. 3, 2, 1. Idziemy do góry. Odwróć się przez park. Popatrz mocno daleko za siebie. Tym samym ruchem kierujemy głowę wysoko do sufitu. 3, 2, 1. Wracamy do przodu. Uginamy obydwie nogi. Wychodzimy sobie do góry. Staramy się rozszerzyć nieco ten rozkrok. Łączymy ze sobą dłonie i rozpychamy łokciami kolana do zewnątrz. Przytrzymaj. Proste plecy. Rozpychamy do zewnątrz. 3, 2, 1. Odkładamy jedną z rąk na parkiet. Rozpychając równocześnie łokciem kolano do zewnątrz, drugą rękę prostujemy do góry i patrzymy wysoko do sufitu. 3, 2, 1 i opuszczamy, zmieniamy rękę. Teraz druga dłoń jest odłożona na parkiecie, łokciem rozpychamy kolano do zewnątrz i druga ręka ciągnie wysoko, wysoko do sufitu. 3, 2, 1. Ręce idą do przodu, zmniejszamy nieco rozkrok, pięta palce. Zostawiamy dłonie nisko i rolujemy powoli do góry. Idzie pośladek, a za pośladkiem idzie kręg po kręgu do tyłu. Hops. Zataczamy koła, zwiększamy nieco rozkrok, pełne ręce idą do tyłu. Hop. Otwórz mocno klatkę piersiową. Tylko 3 głębokie wdechy. Góra, wdech i wydech. Jeszcze 2 razy. Hop, wydech i ostatni raz. Góra i wydech. Okej, bardzo Ci dziękuję za trening. Cieszę się, że byliśmy ze sobą tutaj razem i zapraszam oczywiście na kolejne. Do zobaczenia.